Siema, siemano, ja mam to w ręce. Dzisiaj będę mówił o kryptowalutach, wiadomościach, jakie się dzieją w świecie kryptowalut. W ciągu następnego tygodnia cena troszeczkę może opaść, w ludzie widać, że biorą profit. Ethereum Bitcoin spada od 5 do 7%, tak? Do tego dipa widać bardzo dobrze tutaj, jak się zrobi na skalę tygodniową. Gdzie to jest tutaj? O, tak. O, tutaj jest ten dip, tak? Ale już pomału ludzie tutaj wykupują, jak teraz, to teraz widać, tak? Się pomału podnosi w górę, tak? Ludzie wykorzystają ten właśnie dip i zaczynają kupować nowe bitcoiny dla siebie, tak? A dlaczego oni to kupują? Teraz mówię. W tym roku bitcoin poszło o 150% w górę. Było płacz i zgrzytanie zębów, tak? Bitcoin 16 tysięcy, kryptowaluty umierają. To, takie tutaj artykuły były zajebiste, tak? A co ja mówiłem? Spokojnie, diamentowa ręce kupować, trzymać długoterminowo, tak? I teraz patrzcie, 150% w ciągu roku. To można było podwoić swoje pieniądze lekko, tak? Jak ktoś miał stalowe nerwy i nie wkładał uczuć w market, tak? Także na wstępne takie wielkie newsy są, jest Bitcoin Halving, tak? I zawsze w Bitcoin Halving cena idzie w górę. Nie tylko wchodzi teraz ETF, tak? Ale także Bitcoin Halving. Za pół roku to ludzie o tym bardzo zapominają. I takie dwa właśnie teraz eventy jak, kurde, ETF i Bitcoin Halving może zrobić cenę w górę, tak? Ale patrzcie, po każdym Halving, jak Bitcoin poszło w górę, tak? Tutaj patrzcie, o 1000%, tu poszło o 3000%, a tutaj poszło o 600%, tak? Jak tutaj tylko pójdzie o 200%, to cena będzie prawie 100, ponad 100 tysięcy euro, tak? Czy dolarów. I to patrzcie, co właśnie robi Bitcoin Halving, tak? Trzy razy już właśnie było, teraz będzie czwarty raz teraz za pół roku, tak? I tutaj historycznie tak jest pokazane, że cena zawsze idzie w górę, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Ale na górę tego wszystkiego mamy właśnie te Bitcoin ETF. I 12 firm złożyło wnioski do SEC-u, żeby właśnie zrobić Bitcoin ETF. Co to jest rzadkość, tak? Pierwsza była pani Katie Woods, tutaj z ARK-u, tak? Pani, która jest bardzo sławna, ponieważ zawsze wyciągnęła z ostatnich lat, nie w tym czasie kryzysu, około 30% z jej inwestycji, tak? Dlatego ona jest taka sławna. I tutaj to jest bardzo ważne w tym artykule, że mają tutaj datę do 10 stycznia, tak? Żeby właśnie SEC powiedział tak albo nie, czy będzie ETF, czy nie będzie ETF. I tutaj wszyscy myślą, że będzie 90% będzie, że te ETF jednak będzie, tak? To czyli te wiadomości są takie pozytywne, tak? Czemu? Ponieważ SEC w sądzie przegrał sprawę sądową i troszeczkę są do taki szachmat mają, tak? I to prawdopodobnie będą musieli się zgodzić, ale są przeciwnikami oczywiście Bitcoina, tak? To wiadomo, tak? Tutaj także Fidelity i BlackRock wcześniej spotkali się właśnie z SEC-iem, żeby tutaj porozmawiać, tak? I tutaj nawet SEC powiedział dla BlackRocka, żeby poprawili aplikację, tak? To, czyli tutaj jest właśnie dobre takie właśnie newsy, tak? Oni też są tutaj pozytywnie też nastawieni, tak? Przygotowują się właśnie do aktualizacji tego ETF-u, tak? Ale patrzcie, także jak wiadomo, Bitcoin to jest digitalne złoto, tak? Digitalne złoto. Jak weszło Gold ETF, czyli złoto ETF, tak samo teraz wchodzi Bitcoin, to cena poszła, patrzcie, o 300% w górę, tak? I nigdy nie spadła w dół poniżej 50%. Nigdy. Od tego czasu, jak weszło. I tutaj to samo może stać się właśnie z Bitcoinem. Jak takie coś się stanie z Bitcoinem, to cena będzie około od 100 tysięcy dolarów do 150 tysięcy dolarów. Nie zapomnijcie dodać właśnie ten jeszcze Halving, tak? I jeszcze tutaj o, TO. Tutaj może właśnie cena Bitcoina iść ostro, ostro w górę, tak? Że takiego czegoś jeszcze nie widzieliśmy praktycznie. Bo są takie dwa główne eventy, tak? Robią się w tym samym czasie praktycznie, tak? Albo jeden po drugim, tak? I to jest bardzo trzeba, to wiesz, na to zwrócić uwagę, tak? I tutaj jest takie powiedzenie, tak? Bardzo sławne. Buy the rumors and sell the news. No to tak wiadomo, to takie, że jak kupywać, kurde, plotę, a sprzedawać wiadomości, tak? I tutaj takie coś było, tutaj, o, patrzcie, widzicie tą strzałkę? To tutaj właśnie ludzie, jak się dowiedzieli, że to ETF wchodzi, to zaczęli to sprzedawać, tak? No wiadomo, zawsze ktoś chce zgarnąć profit, tak? I ta sprzedaż tego golda taka była troszeczkę marna, tak? To o to widać, tak? A później patrzcie, jak poszła w górę, patrzcie, o 350% prawie, tak? I tutaj też może właśnie być cena troszeczkę w górę, ale może być około 10-20% ceny w dół, ponieważ ludzie będą sprzedawali
Bitcoin, ponieważ chcą właśnie sprzedawać te właśnie newsy, tak? I brać profit w ogóle z tego, że inni ludzie chcą na długoterminowo robić, no. Takie to wiadomo, no. A tutaj następne takie, kurde, wieści. El Salvador, pan Bukele, tak? Kary się z niego nabijał, śmiał, że taki idiota jest, kupuje, runuje kraj, tak? I co teraz? Bitcoin poszło 150% w górę. Pierwszy raz pan Bukele jest na plus teraz ze swoim biznesem i kontynuuje dalsze swoje plany, czyli Bitcoin City, a nawet daje citizenshipa, czyli możesz tam mieszkać. Jak zrobisz inwestycję 1 miliona dolarów w kryptowaluty, tak? Czyli kraj się rozwija w takim kierunku, że żaden kraj tak jeszcze na świecie się nie rozwijał. I to może się skończyć bardzo dobrze dla El Salvador, tak? Byłem w Ameryce parę razy i się troszkę orientuję tą ekonomię tam i ten styl ich, tak? To czyli tutaj ja tutaj zaciskam kciuki i wierzę w El Salvador, że kiedyś to wyjdzie im na plus. I tam takie rzeczy, tak? Tak samo się nabijali z Michaela Saylora, który wyciągnął teraz 2 biliony profitu z Bitcoina, tak? Kiedy Bitcoin był 16-20 tysięcy, to on kupował jak durny, każdy uchował się i mówi, że Bitcoin umiera, tak? No przykład taki macie tutaj, o tak? Że ten, co jeden banknotuje, a drugi się robi milionerem, tak? To pan Saylor doświadczony, warto go śledzić, tak? Tak samo jak i media ma to w ręce. I tutaj tak samo, tak? Profitu tyle właśnie zrobił, tak? Także widać Robinhood, to jest exchange w Stanach. Chce właśnie ekspansję robić, to czyli otwiera się na Europę, tak? To czyli jak tutaj się taki właśnie exchange jak Robinhood po katastrofie tego właśnie FTX czy tam innych tych właśnie tych tu otwiera na tą filię, tak? To czyli tutaj wykorzystuje te niepowodzenia Binance'u czy FTX i otwiera nowe. To jest dobry znak, że tutaj te kryptowaluty są obiecujące. Są te wzrosty w przyszłości, tak? Bo by nie otwierali czegoś, jakby nie było profitu, tak? To samo jak otwiera się gdzieś McDonald's albo jakiś biznes, to wiadomo, że tam będzie boom, nie? Albo jakieś tam, nie wiem, kawiarnia taka sławna. Tak samo ADA, tak? Czyli Cardano, tutaj ten Hoskinson troszeczkę tak kręci jak cygan słońcem, tak? Ale w sumie, szczerze mówiąc, to ADA tam się jakoś się rozwija. W tym tygodniu poszło aż 40% w górę, tak? To czyli jak ktoś ma kasę tam włożoną i traci tam 6-8%, to są jak i ja tam mam z parę tysięcy euro, to trzymać, tak? Bo to kiedyś urośnie w górę, bo za dużo jest hype'u, tak? Ludzie tam się starają na to jak na Shiba Inu. To czyli kiedyś to urośnie, ale ten gość cały czas się rozwija i inwestuje w tą kryptowalutę, tak? Tego Cardano, czyli nie jest tak aż tak źle. Tak sobie XRP, tak jeden jedną jak warkocze o kant kuli, powiedział, że XRP pójdzie o 65% w górę. No jak ktoś pójdzie, no to pójdzie, no to brawo. No ja to w sumie nie wierzę w takie pierdolenie. No chyba, że banki zaakceptują to i będzie legalne zamiast Swiftu, to wtedy okej, okay, no. Ale tak o, to myślę, że takie pierdolenie, wiecie. Jak ktoś wam mówi, że ile pójdzie w górę, że on coś wie, kiedy będzie krak, kiedy będzie to, kiedy będzie tamto, to pierdolę głupoty jest szarlatanem, tak? To tak samo jak ten różdżkarz i wody szuka, tak? Kurwa, szuka wody, chuja szuka wody. Tylko tam ściemy wali, bo widzę pokształtowanie terenu, że tam jest zagłębienie, woda jest wszędzie na tam, prawdopodobnie, tak? To samo jak i właśnie z tym tutaj, tak? Że też te pierdolę jak cykl słońca, że tyle pójdzie w górę, market upadnie, czy pójdzie w górę, tak? Nikt nic nie wie, jakby wiedzieli, to by nie pisali, bo byliby milionerami, by siedzieli na Bahamas i by palili lolki, tak? A tutaj patrzcie, takie są te newsy, takie to wszystko takie pozytywne, takie dobre, tak? Wszystko takie la la la, ha ha ha. Ale nie zapominajcie o tym, że tutaj rośnie wielki taki bubble, tak? Taka wielka bańka rośnie mydlana, która pierdolnie pęknie w tym roku albo w następnym roku, albo w 2025, tak? I tutaj jest bardzo takie zdrowy rozsądek, tak? Bo czytałem książki finansowe, takie jak Psychologia pieniędzy, tak? Morgan Hassel. I ten. I on mówi właśnie, że powinniśmy zbierać kasę i oszczędzać taką właśnie, wiecie, na banku i nie inwestować tych pieniędzy w razie właśnie recesji, żeby wykorzystać ten właśnie upadek, tak? Jak kiedy będzie recesja, każdy będzie płakał i panikował, że wszystko idzie w cholerę i ten, to wtedy te oszczędności będą przekazane na właśnie market, tak? No, tutaj pan Morgan ma rację, książkę polecam, jest zajebista, czytałem 2-3 razy, tak, tą książkę, tak? To może kiedyś zrobi odcinek o niej, bo bardzo ciekawa jest. I tutaj właśnie też nie zapominajmy, że ta bańka teraz rośnie i to może pierdolnąć i pęknąć w tym właśnie tamtym roku. To samo jak walnęła po COVID-zie, tak? Tak w środku COVID-a i wszystko upadło na ryj. Jak zawsze coś szybko rośnie, to szybko też upada, tak? Tutaj
pamiętajcie, że warto jest pieniądze przytrzymać, nie wystawać wszystkiego, bo pod koniec tamtego roku, albo na początku następnego, 2025, może właśnie być kryzys ekonomiczny, tak? Gdzie wtedy będzie dobra okazja kupić właśnie akcje i obligacje. I wtedy one pójdą 50 do 100% nawet, tak? To czyli tutaj ja właśnie teraz czekam, oszczędzam pieniądze, tak? Inwestuję, ale tylko 10% moich oszczędności, tak? Ale oszczędzam, zbieram około, nie wiem, 5 tysięcy euro czy coś i wtedy pierdolę na jakieś poważną inwestycję długoterminową, tak? Właśnie kiedy ten kryzys będzie i wszystko będzie upadało na ryj, każdy będzie płakał, zgrzytał zęby, a diament w ręce będzie nagrywał filmy i mówił pozytywnie o kryptowalutach i inwestycjach, tak? Dobra, ziomale, yo, motherfucker, trzymajcie się, miłego dnia, na razie.